Słyszeli państwo kiedyś, żeby ktoś w Niemczech napisał gazeta, że kanclerz Scholz się wściekł? To jest moja powódź. To jest moja. Tu pisowcy nie mają wchodzić, bo to jest moja powódź, to jest mój sztab. Wszyscy mieli jedno podsumowanie na te, zwłaszcza na te posiedzenia transmitowane na żywo w permanencji, ale okazało się, że kto najlepiej sprawę ujął, nie wiem czy najlepiej, no ale kto okazało się zupełnie nieoczekiwanie, naprawdę, przywalił, no co tu gadać, no z oczywistą prawdą, taką, że cały obóz rządowy znienawidził go z dnia na dzień, a wcześniej go uwielbiał. Państwo pewnie wiedzą, o kim myślę, ale przypomnijmy. Oj, będzie się teraz tłumaczył, będzie. Druga sprawa bardzo poważna, jaki jest długofalowy skutek czegoś takiego, bo Tusk sięgnął po metodę putinowską, której się w demokracjach nie stosuje. No nie ma tak, że jak jest powódź w Stanach, to prezydent siedzi i ruga urzędników publicznie i to jest transmitowane. Tak nie ma w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, nigdzie. To jest typowy, autorytarny model zarządzania. Podmienili go nam. Nie, no to jest, znaczy ja muszę przyznać Jackiemu Takowskiemu, zatypował go Katyn. On czasami jak coś palnie, to tego, no jak opowiadał też o tym ludobójstwie na przykład, że PiS prowadził ludobójstwo, bo, że to pamiętam, to jedna z najśmieszniejszych, już najgłupszych publikacji propagandy antypisowskiej z czasów rządu PiSu, a chyba konkurencja była bardzo silna. Niemniej tutaj, to nie chodzi o to, kto mówi, no zaskakujące jest to, że mówi to człowiek postrzegany jako gorliwy zwolennik Donalda Tuska. On to zresztą mówi, proszę zobaczyć, może tam jeszcze był dalszy kontekst, przypomnę tej wypowiedzi, że on to mówi z troską. Bo on to mówi, że niedobrze, że Donald Tusk wychodzi na pierwszą linię i swój własny autorytet stawia, bo teraz jak się okaże, że jednak bałagan w tej powodzi panującej, te bezmyślne uspokajanie, że się nic nie stanie, ci mędrcy na zbiornikach retencyjnych, którzy nie spuszczali wody, bo uważali, że nie ma potrzeby, bo rybom by zaszkodziło, jakby się tę wodę spuściło i tak dalej, że to wszystko przeważy, to całe to spadnie na Donalda Tuska. A przecież powiedział Jacek Rzakowski, nie mamy drugiego Donalda Tuska. Powinniśmy go chronić. Taka historia, wiesz, jak w pierwszej wojnie car Mikołaj II. No dlaczego rewolucja wybuchła? No bo car jak głupi rzucił się, że będzie osobiście własnoręcznie dowodził i potem wszystkie klęski armii, zamiast móc zrzucić, no niestety zły generał dowodził z winy generała, to spadły na niego osobiście ze straszliwym dla Rosji skutkiem. Tego się boi Rzakowski, tak, że teraz, że te posiedzenia putinowskie sztabu kryzysowego doprowadzą do tego, że to w oczach wszystkich Tusk będzie winien tego, co się stanie. Ale mimo wszystko było to kłopotliwe. Nawet jeżeli to było w trosce takiej głębokiej o Donalda Tuska, no i o to, że w końcu się... Ale obóz tego nie docenił. Że w końcu, no więc właśnie, nie docenił. Nawet jak była w tym taka głęboka troska, to czasami taka głęboka troska potrafi się obrócić przeciwko troszczącemu. Trochę taki typ tych wszystkich wróżących ze starożytności, którzy potem jakoś źle kończyli ze względu na swoje wróżby, no, rozmaitych Ifigenii innych. Ale ja myślę, że jest jeszcze jeden element, no bo zakładając, że ten Rzakowski tak się strasznie martwiąc o tego Tuska, no to o co on się martwi? No on się martwi, że przez tą putyniadę więcej ludzi niż on zauważy w końcu tą putyniadę i oni w końcu ich tam pogonią, więc on mówi, przestańcie robić tą putyniadę, a oni co robią zamiast przestać robić tej putyniady? Gonią Rzakowskiego i go cenzurują. Wreszcie się okazało, że to jest pisowiec, rodzinnie powiązany z symetrystami i w ogóle tak. I to jest najzabawniejsze, że takie wyparcie, no przecież on powiedział rzecz oczywistą. No, kto się nie zgadza z tym, niech mi pokaże. Rzeczywiście, prezydenta Stanów Zjednoczonych, Francji, kanclerza Niemiec, czy kogoś, który robi taki spektakl, że ochrzania ministrów, a nie sprawdziliście się tutaj, przyjeżdża tego. Słyszeli państwo kiedyś, żeby ktoś w Niemczech napisał gazetę, że kanclerz Scholz się wściekł?
Nie, a miałby przecież powody, bo mu nic nie wychodzi, nie? Albo takie, no to jest takie wschodnie po prostu i tutaj Grzakowski powiedział, bez względu na jego intencje, powiedział po prostu świętą prawdę. Wyobraź sobie, że pod jakiś, po jakimś kataklizmie w taki Nowy Orlean, jak zalało i było ten potworny tajfun, że taki, do takiego Nowego Orleanu zniszczonego przyjeżdża amerykański prezydent i mówi... To przez ciebie, ciebie wyrzucę. Nie, ja szukam to... tutaj, nie namawiam do donoszenia, ale skądś muszę się dowiedzieć i ukarać. Powiedzcie mi to, który. I w ten sposób się zachowuje. No takiego facet chyba by sobie zafundował impeachment albo serię zamachów z miejsca. No, to jak już sobie to państwo wyobrazili, to fajnie. Ja sobie oczywiście nie wyobrażam, ale tam pan Adam czeka przy telefonie, a dzwoni z dość daleka bodajże, bo aż z Wiednia. Mam nadzieję, że jeszcze linia funkcjonuje i nie zerwało się połączenie. Halo, halo, panie Adamie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy i słuchamy pana. Ja dzwonię, oczywiście mam pytanie, tak samo jak i oprócz tego pytania chciałbym jeszcze przed tym pytaniem powiedzieć takie moje myślenie względem ogólnie tych tematów i bieżących i niebieżących tak samo. Szkoda, że nie ma więcej czasu trochę, ale bo tych różnych kwestii jest bardzo dużo. Ale chciałem tylko powiedzieć, że bardzo ważna, ale naprawdę bardzo ważna jest taka informacja, ale informacja przypominająca, dlatego że ludzie ogólnie są skłonni do tego, żeby zapominać o wielu rzeczach i nawet po paru dniach, po miesiącu zapominają bardzo dużo różnych rzeczy, które są związane, na przykład jeżeli mówimy tutaj o panu premierze. Bo chodzi o takie logiczne dążenie od kropki do kropki, bo wiadomo, każdy, może nie każdy, ale wiele ludzi pamięta, jakie były rządy pana premiera, kiedy był za pierwszym razem premierem. No i w tamtym czasie bardzo dużo rzeczy się zdarzyło. No, taka najbardziej głośna rzecz, to, że bardzo wielu Polaków wyemigrowało za granicę, na zachód, do Anglii, do Francji, do Niemiec, gdziekolwiek, oczywiście bardzo dużo pewnie do Anglii. To była jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że po pierwsze emigracja właśnie tych Polaków za rządów pana premiera pierwszych. Druga kwestia jest taka, że bardzo dużo rzeczy za tamtych pierwszych rządów było nierentowne, mówiąc tak w cudzysłowie, dlatego że wiadomo, że dobrze, że się w ogóle polskie linie lotnicze uchowały jakoś tam, także nie zostały nierentowne i jakoś się uchowały i różne, bardzo dużo różnych rzeczy. W ogóle tak samo zadziwia mnie coś takiego, jak książka, którą napisał pan Sumliński, Niebezpieczne związki pana DT. Mm-hmm. I dziwi mnie to, naprawdę mnie to bardzo dziwi, dlaczego na przykład pan premier wtedy, to znaczy premier wtedy, a bo ja nie pamiętam już tej daty wydania tej książki, ale chodzi o to, samo to, jeżeli ktoś jest politykiem, bardzo ważnym politykiem i jakiś ktoś inny napisze o nim książkę, a w tej książce było bardzo dużo rzeczy zawartych, kto czytał to wie, i normalnie to będąc politykiem, to tacy oskarżenia, które mogłyby paść w jakiejś książce, która jest rozdystrybuowana w bardzo wielu egzemplarzach, tym bardziej, że się jeszcze go pytano, oczywiście. Wytaczają procesy, jak się użyje przymiotnika, to wtedy ten, natomiast często są pewne fakty, którym wydaje się, że przed sądem łatwo byłoby zaprzeczyć. No to wiele przykładów, oczywiście pan Grodzki jest świetnym przykładem, że przecież mógł stanąć przed sądem i stanąć w prawdzie i pokazać, że wszystkie oskarżenia są fałszywe, a tymczasem 800 dni się ukrywał aż pan za immunitetem, aż pan Bodnar zmienił prokuratora. Adamie. Bo tam 200 świadków się zmówiło i skłamało. Tam co któryś pacjent po prostu kłamał. Wiele takich historii. Okazuje się, że czasami nawet mimo, że sędziowie są z justycji, to mimo wszystko politycy wydawałoby się, że można po prostu przyjść i wykazać faktu. Nie. Panie Adamie, bo pan jeszcze powiedział, że pytanie, to jeszcze szybko to pytanie i lecimy z kolejnym materiałem. Pytanie moje takie jest względem aktualnych wydarzeń i ogólnie całego tego sztabu kryzysowego.
ponieważ ten cały sztab kryzysowy był transmitowany przez wiele telewizji. No nie wszystkie telewizje były akurat na tym sztabie kryzysowym. I jeżeli jest taka ogólna, takie ogólne powiedzenie, znaczy może nie powiedzenie, nie wiem jak to nazwać, ale jeżeli jest coś tak ogólnie przyjętego, że rzeczy tego typu jak sztab kryzysowy, gdzie w tym sztabie kryzysowym zasiadają bardzo poważni ludzie i bardzo poważne kwestie prowadzą, rozmowy się toczą takie i takie, to ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle jakiekolwiek telewizje, ja już nie mówię o tej jednej, która tam nie została spuszczona, w ogóle tam przybyły i no, zapowiedziały, że one tam będą i że tam, kiedy normalnie ogólnie jest wiadomo, że po prostu tak jakiejkolwiek telewizji tam nie powinno być. To znaczy normalnie... Panie Adamie, dziękuję. Przepraszam, że panu przerywam, ale musimy pewną dyscyplinę powiedzieć. Ja nie wiem, czy powinny być, nie powinny. No telewizje są to, żeby pokazywać. Natomiast rzeczywiście dla mnie osobliwy jest ten fakt, że urządza się cyrk PR-owski. No to przecież to jest po prostu rodzaj cyrku. Ale z tego cyrku wyłącza Donald Tusk jedną telewizję, bo ona go nie lubi z wzajemnością. Bo jest telewizją opozycyjną, mówię o Republice. Czyli tak jakby gdzieś tam widzę takie, że to jest moja powódź. To jest moja powódź. Tu pisowcy nie mają wchodzić, bo to jest moja powódź, to jest mój sztab. Trochę to prawda. To prawda, że to jest jego powódź. Rzeczywiście to wydarzenie może zostać nazwane powodzią Tuska, uwzględniając, że sporo wynika z tego, że po prostu zignorowano sygnały dotyczące tej powodzi. Natomiast ja zastanawiam się nad inną rzeczą, że bo ty powiedziałeś, że to telewizje mogą relacjonować. No być może, ale jeżeli my będziemy chcieli rozwiązać jakiś problem, to nie będziemy robili tego, nie będziemy ustalać tego, jak to robić. No w obliczu, z całym szacunkiem, drodzy państwo, ale przed państwem, tylko sobie załatwimy ustalanie... to sami, ponieważ takich ustaleń się nigdy ale nie robi publicznie, nie ma... a tam jest cyrk. I teraz pytanie, czy poza tym cyrkiem, ponieważ ludowi to jest przedstawiane tak, że główne sterowanie walką przeciwpowodziową to jest tam na tym cyrku. Jest teraz pytanie, czy poza tym cyrkiem coś jest naprawdę. Lud ma piloty, lud głosuje tym pytaniem. Chce oglądać? Dobra, niech się ogląda. No dobra, ale powódź to nie serial, tam ta woda, która tam powódź jest. Powódź to jest klęska, która powinna Polaków łączyć. I okazuje się, że właśnie przy tej klęsce jest to jeszcze okazja, żeby pokazać, że klęska, ale pisowcy to won, prawda, bo oni nie mają tego. To jest najbardziej parszywa polska tradycja, jaka istnieje, przypomnę. Przepraszam, to jest z grubej rury, bo oczywiście przykład większy, ale fakt historyczny, tak? W 1939 roku do ostatniej chwili sanacja odmawiała jakiegokolwiek rządu porozumienia narodowego. Były propozycje, dobra, pogłócimy się tego. Nie, pułkownik Wenda, prawa ręka Ryza, bandyta zresztą, prawdopodobnie morderca generała Zagórskiego, powiedział marszałkowi Ratajowi, nie będziemy się z nikim dzielić zwycięstwem. 5 września 1939 roku. Oni do ostatniej chwili uważali, że Polska jest nasza. Nie dopuścimy nikogo. Wygramy tę wojnę sami, a nawet jeżeli ją przegramy, to też nikogo nie dopuścimy. I widzę w tym cień, w tej postawie Tuska. Nie wpuszczamy. Robię cyrk, ale na ten cyrk nie wpuszczę Republiki, żeby pokazać, że pisowcy nie mają wstępu. Pisowcom nie wolno walczyć z powodzią. To nasza powódź, to my z nią wygramy. Rafale, tak to odbieram. Czy mi się wydaje, czy ta później rządząca na emigracji opozycja antysanacyjna nie zrobiła z sanacją dokładnie ale tego samego w Londynie, o którym mówiliśmy? Dokładnie, bo to jest ten polski taniec chochołów właśnie, który oglądamy, że potem Sikorski z kolei zrobił obóz koncentracyjny na Wyspie Węży, gdzie wsadzał gości z sanacji właśnie za to. No w ogóle sam fakt, że ale tak naprawdę rząd Sikorskiego był nielegalny, ponieważ sojusznicy nasi stwierdzili, że z sanacją już nie chcą mieć nic wspólnego, kazali ich tam zatrzymać. To dodajmy, że dopóki... I mianowali swojego Sikorskiego. Że dopóki tego wszystkiego nie scalono, a poza tym komuniści swoim zagrożeniem nie ustawili trochę rynku, to te wszystkie organizacje podziemne na początku dość równo tłukły się między sobą. Ci dzielni Polacy w warunkach skrajnego bohaterstwa swojego i skrajnego zagrożenia, także w Warszawie, po prostu dość to organizacja
muszkieterów, tak, odstrzelona. Dość często się odstrzeliwali nawzajem w ramach bardzo rozmaitych ciekawe rachunków. To są tajniki historii, ale nieciekawe jest to, że właśnie to w Polakach tkwi, to z Polaków wyłazi. I teraz, proszę Państwa, moim skromnym zdaniem to jest najważniejsza wypowiedź tego tygodnia. To, co powiedział dr Grzegorz Chocian o tym, jakie są rzeczywiste przyczyny, dla których w zlewisku Odry nie można było przez tyle lat, mimo że była wielka powódź w 1997 roku, uregulować tych rzek. Ci, którzy protestują, nawet nie mają kierunkowego wykształcenia. Znowu inni protestują i tutaj przypomnę pewnego prezesa fajnej spółki, dużej państwowej, który powiedział, ja znam bardzo wielu naukowców, pytanie komu służą. Więc odpowiadając, kto nimi powoduje, no nie tylko sponsor, ale czasem oficer prowadzący. I mówię to nie bez kozery, bo znałem taki przypadek. Stąd też no, pora o tym mówić otwarcie. To jest gra wywiadów na terenie Polski również. Więc, no nie za ostro, panie Grzegorzu? Słucham? Nie za ostro? Nie za ostro. To zostało potwierdzone przez ABW. Będzie pan zaskoczony, ale naprawdę tak jest. Więc my musimy wreszcie mówić otwarcie. My nie możemy się bać tego powiedzieć otwarcie, dlatego że jeśli to powiemy otwarcie, no to może skuteczność różnych takich organizacji będzie nieco osłabiana, dlatego że mnie też próbowano zwerbować. Wywiad niemiecki mnie próbował zwerbować, żebym protestował. Niech to pójdzie w świat. Nie zgodziłem się, ale wiem, kto został z werbu. Ale poszedł pan z tym do ABW w takim razie, bo już pan ostro mówi w tej chwili. Poszedł pan z tym do służb polskich? Oczywiście tak, ABW zna wszystkie szczegóły i dostałem informację zwrotną, że miałem rację. No i wreszcie ktoś powiedział, co dla mnie, znaczy wywiad to nie wiem, bo czy to był wywiad, czy to jest miękki wywiad, no, ale wreszcie ktoś powiedział coś, co przybyłem. Dla mnie to jest trochę typu królowa, bo ona umarła, no bo ludzie zajmujący się tym przecież widzą to od dawna, że mącą w tym polskim kotle obcy, tak jak przez wieki zawsze mącili. I to, że na przykład nagle jacyś wariaci są, którzy, prawda, przeprowadzają nielegalnych migrantów przez granicę i są przekonani, że twierdzą, że robią jakąś humanitarną robotę, czy na przykład blokują powstawanie zbiorników retencyjnych, czy regulowanie Odry, bo to jest konkurencja, przecież spławna Odra byłaby bardzo kosztowną dla Niemców konkurencją dla ich tras komunikacyjnych i oni by na tym stracili dużo pieniędzy, no że to nie jest spontan. No, albo przez ktoś za tym, albo przez ktoś to zorganizował. Albo przez 30 lat przekonują, że Polska jest współodpowiedzialna za zbrodnie II wojny światowej, w tym tą najważniejszą. No, nawet mając historyków takich, pseudohistoryków, których sponsorują, nie? Że domaganie się roszczeń to jest złe z perspektywy budowy dobrosąsiedzkich stosunków. Bo my mamy budować dobrosąsiedzkie stosunki, więc w ramach tych dobrosąsiedzkich stosunków mamy bardzo dużo mówić o winie własnej, też wyimaginowanej, i nie mamy mówić o własnej ofierze. I to jest... nasi sąsiedzi, którym trudno głupio wypominać, też mogą robić to samo. Oni nie mogą, mogą sporo mówić o naszej winie i niedużo o naszej ofierze. Oni się już rozliczyli. Nie przypomnę, był taki pisarz, potem się okazało, że tajny współpracownik, tak, szczerze mówiąc, chałturnik raczej marny, ale... Z Andrzejem Szczypiorskim oczywiście. Tak, wylansowany na wielki autorytet moralny. No skąd jego sława była? Stąd, że bez przerwy w Niemczech było tłumaczenia Nagrody Miast Niemieckich, a dlaczego miał? No bo napisał, że no, Niemcy się już z tych swoich win rozliczyli, więc czas, żeby się Polacy ze swoich win rozliczyli. No i z czego szła kasa na to przez lata? Rozmaite targi nad Odrą, książki, Lwy w Berlinie, nagrody, wszystkie możliwe nagrody niemieckie, teraz Donald Tusk też dużo takich dostaje. Do tego gigantyczna kasa, którą obracały, jak na Polskę, bo jak na Niemcy malutka, którą obracały fundacje niemieckie i swoim przyjaciołom zapełniały stypendia, leczenie, wyjazdy, przyjaciele. Po prostu ilość Polaków ma przyjaciół w Niemczech. To nie jest, tutaj pan mówił, no już tak konkretnie o Bendę. W tym przypadku nie chodzi o... Ktoś nie podpisuje, że będzie agentem, nie nosi ciemnych okularów, nie zakłada kapelusza. Po prostu jest sponsorowany przez niemieckie fundacje. Po prostu jest sponsorowany, po prostu bierze rozmaite działania ekologiczne oczywiście, bo to przecież wszystko chodzi o to, że to dlatego nie można tego zbiornika retencyjnego zrobić, że tam jest jakiś chrzęstawek kaprawy, ma swoje siedliska unikalne, endemiczne i prawda, nie można niszczyć ich, bo to jest najważniejsza rzecz na świecie, a Niemcy mieli las
jak on się nazywa, Hambach? Hambach Air Force, tak? Wywalili 90% starożytnego lasu, żeby węgiel brunatny kopać. Jeszcze tam... Pierwotnej puszczy. To pierwotnej puszczy, jeszcze brunatny, prawda? Najgorszy syf, jaki można spalać, czyli tym. Ale wywalili też jakąś wieś, ale nie dość tego, że jakąś wieś, to dla przypomnienia wywalili, nie dość, że las wywalili, pierwotną puszczę, nie dość, że jedną chyba w ogóle z jedyną, albo jedną z niewielu w Niemczech, nie dość, że wywalili wieś, czy małą miejscowość jakąś, to wywalili stamtąd kogo? Małą Gretę nawet. I tak mogli wykopać. 400 innych aktywistów, którzy protestowali, bo aktywistów się sponsoruje w Polsce, a zwalcza u siebie. Można ich wywozić, jak tych imigrantów nielegalnych do Polski porzucać. No i wrzucają. Ale w takim razie, Rafale, jest to chyba pora na moją wisienkę, nie, czy na twoją. Nie, bo już za chwilę. Ja chcę jeszcze przed wisienką coś powiedzieć. Proszę bardzo. Bo proszę państwa, jeżeli ktoś uważa, że przesadzamy, jeżeli ktoś uważa, że doktor Chocian przesadza, ponieważ już oczywiście spadł na niego hejt straszliwy, że to jest, oczywiście już nie jest inaczej nazywany niż prawicowym ekspertem, chociaż Bóg wie dlaczego, jest, no bo wiadomo, wszyscy, co ich krytykują, to są prawicowi, to ja przypomnę jedną rzecz. I to możemy państwo znaleźć w internecie, w prasie i tego. Francuski taki think tank, École Générale de Guerre Économique to się nazywa, czy École de Guerre Économique, Instytut Wojny Ekonomicznej, przygotował kilka lat temu raport, w którym dokładnie pokazuje, jak Niemcy rozwalili francuską energetykę atomową. Jest taki autor, Fabien Boulge, B-O-U-L-G-E, celowo mówię, żeby łatwo literuje, że ktoś chce znaleźć, że ja sobie tego nie zmyślam. Napisał dwie książki, pokazując dokładnie, jak na trzech poziomach działał ten system, który był obliczony na to, żeby Francji wyłączyć elektrownie atomowe, oczywiście rękami jej własnych obywateli pod naciskiem francuskich ekologów i oburzonego społeczeństwa, po to, żeby Francja uzależnić się energetycznie od Niemiec. Francuzi, których Niemcy nie uważają za podludzi, nie czują za nad nimi takiej wielkiej wyższości. Tak zostali przez nich potraktowani. To jeżeli ktoś mówi, że no nie, oni by, przecież jesteśmy sojusznikami, oni by nam nigdy takiego nie zrobili, to ja mówię, no przeczytajcie sobie tego Fabiena. Może jakiś wydawca by to przetłumaczył na polski, tak narysując te książki. Rafale, jest to czas na wisienkę. Tak, bo to jest nieprawda. Moja wisienka, bo pozwolę sobie zacząć od mojej, temu przeczy. Wystarczy zapytać. I zapytano o to, o czym mówił pan doktor Chocian. Dziennikarze wolnych mediów zapytali u źródła, można powiedzieć, portal na temat, rewelacje naukowca, niemiecki wywiad próbował mnie zwerbować, żebym protestował. Żebym tak protestował. No i co? To wyjaśnijmy, na czym polega nasza wisienka. Moja wisienka, urwała puenta, to ja powiem puentę mojej wisienki. Portal na temat, drodzy państwo, skontaktował się z BND. Z rzecznikiem prasowym. Z rzecznikiem prasowym niemieckiego wywiadu i zapytał go, czy to prawda. I ustalił w ten sposób, że to nieprawda, że BND faceta nie próbowało zwerbować. Ale najśmieszniejsze jest w ten sposób można wyjaśnić wszystkich możliwych agentów, zapytać się u tych wywiadów, czy oni są agentami. Przypomina mi to jako żywo taką historię, jak Kim Philby już wydało się, że jest agentem, uciekł do ZSRR, się okazało, że jest nie tylko, bo pracował dla MI6, ale też dla KGB i dziennikarze różni wysyłali pytania do MI6, czy to prawda, że im agent uciekł, bo był ruskim agentem, czy tam sowieckim agentem. No i to MI6 nie odpowiadało, odpowiadało jakoś zdawkowo i w końcu w prasie pojawił się taki żart, był bardzo, bardzo powszechny, taka odpowiedź, że MI6 odpowiada, Kim Philby nigdy nie istniał. I to właśnie, ja myślę, że taka powinna być ta, że na temat ustaliło, że doktor Chocian nigdy nie istniał. To jest świetny pomysł pytać się w wywiadach, czy wy robicie jakieś tajne operacje przeciwko? Tak jest, tak. Nie, spokojnie. Jest tam normalnie jak w Kawale o partyzantach. Jest tam ktoś? Nie, nie ma nikogo. To idziemy dalej. Nie, no po prostu na tej zasadzie.